Żyjemy w takich czasach, że prawie wszystko, co nas otacza, zasilane jest z gniazdka lub działa na baterię. Mam jeden problem. Po domu walają mi się setki takich i sam już nie wiem, która jest dobra, która władowana. Tak naprawdę mógłbym wsadzić się do pilota i sprawdzić, ale co, jeżeli działa tylko jedna? Na oko mam tu 35 baterii i gdybym na każdą miał poświęcić przynajmniej 30 sekund, to już ponad 15 minut uciekłoby mi z życia. Moim sposobem na sprawdzenie, czy bateria jeszcze żyje, jest upuszczenie jej na biurko. Te rozładowane po spuszczeniu z wysokości około 10 cm zaczynają się odbijać, a ta bateria jest dobra i kiedy spuszczę ją z tej samej wysokości, praktycznie zatrzymuje się w miejscu. Teraz, kiedy będziecie zachodzić w głowę, czy baterie są zdatne do użytku, czy trzeba lecieć do sklepu po nowe, przetestujcie mój sposób. Zrobicie to w okamgnieniu.